Dzień dobry, cytacik. Prowadzimy teraz politykę szakali, Hien. Nie chcę tu użyć mocnych słów, ale tutaj też mi przychodzi na myśl takie właśnie szmalcownictwo polityczne w pewnym sensie, jakie my tutaj się niedługo być może wpiszemy. No to początek to jest niefortunna wypowiedź ministra przydacza, który oczekiwał jakiejś wdzięczności i Ukraińcy nie rozumieli o co chodzi. Sam byłem na Ukrainie. W lipcu i tam te wyrazy wdzięczności za pomoc były wyrażane bardzo powszechnie. I dopiero okazało się po kolejnych wyjaśnieniach, że my oczekujemy jakichś działań, zaakceptowania wyjątkowej pozycji Polski we wspólnym rynku dotyczącym rolnictwa na przykład, że my chcemy potępienia, to minister Jabłoński mówił, zbrodni wołyńskiej. I Ukraińcy zrozumieli to i to jest po prostu bardzo niepokojące. Ukraińcy mówią... Państwo krwawi, naród krwawi, walczy w imieniu całego Zachodu, a my w tym czasie, ten przyjaciel domaga się wystawienia natychmiastowych rachunków. Ja bym określił to używając też z polityki, z teorii polityki takich porównań państw do zwierząt. Są państwa jak lwy bardzo silne, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa takie jak hieny czy szakale. I my prowadzimy teraz politykę szakali, hien. Nie chcę tu użyć mocnych słów, ale tutaj też mi przychodzi na myśl takie właśnie szmalcownictwo polityczne w pewnym sensie, jakie my tutaj się niedługo być może wpiszemy. Jak tam czujecie się politycznymi hienami, szmalcownikami i częścią kraju, narodu, który być może za chwilę będzie uprawiał polityczne szmalcownictwo, co jest wprost nawiązaniem do kalumni, jakie są rzucane przeciwko narodowi polskiemu w kontekście II wojny światowej, że my rzekomo jesteśmy narodem szmalcowników, że współpracowaliśmy z nazistowskimi Niemcami, co wpisuje się w cały długoletni proces szkalowania naszego narodu, żeby zmyć winę z Niemców za to, co robili i przypisać ją nam, Polakom. Bo ja, kurde, jakoś się... Nie czuję. I powiem Wam szczerze, że aż mnie zabazało, jak to usłyszałem. Zabazało mnie podwójnie. Po pierwsze, dlatego, że te słowa padły, bo, bo te słowa są tak obrzydliwe, że w słowniku ludzi kulturalnych, a za tego takiego chcę się uważać, do no nieba słów wystarczająco obraźliwych, żeby, żeby adekwatnie określić do czego tutaj doszło w tym studiu. Ten człowiek powinien się wstydzić za swoje słowa i powinien natychmiast wyjść przed kamerę, przeprosić naród polski, a następnie wyemigrować z naszego kraju i więcej się w Polsce nie pokazywać. To oczywiste. W każdym porządnym kraju, szanującym siebie, no to byłoby po prostu nie do pomyślenia. Wyobrażacie sobie, że na przykład w Izraelu Ktoś by w izraelskiej telewizji powiedział coś, co szkalowałoby naród izraelski, to jeszcze w kontekście historii? No kurde, nie. Izraelczycy to są poważni ludzie. Izrael to jest poważne państwo. Tam człowiek, który coś takiego by powiedział, to natychmiast by rozpoczął szaleńczy wyścig na lotnisko, czy zdąży uciec z kraju, zanim go służby, Dopadną i ukażą za szkalowanie własnego państwa, własnego narodu. Więc to jest jedna rzecz, która jest pioruńsko oburzająca. Zaraz sobie będziemy oglądać całą tą wypowiedź. co jest bardzo ważne, bo tą część tej wypowiedzi pewnie znacie, bo w internecie ona chodziła, ale nie znacie całej wypowiedzi. Cała jest 11-minutowa. Uwierzcie mi, tam jest dużo więcej takich, takich kwiatków. Także ale poza tym, słuchajcie, że to padło, to jest też ważne z ust, kogo to padło, bo takie szkalowanie narodu polskiego, takie jojczenie przeciwko nam Polakom, to do tej pory była domena pewnych bardzo skrajnych person na opozycji jest taka pani, która kiedyś zajmowała się pomocą humanitarną, a która teraz szkaluje własny naród, w, tej, w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, bo nie chcemy tutaj wpuszczać na terytorium Polski tak zwanych baćkowych turystów. Ludzi, których on ściąga z całego świata, oni mu za to płacą i on ich potem przerzuca na granicę, żeby się tutaj nielegalnie dostawali do Polski, a ta pani ich usilnie nazywa uchodźcami i, i ma pretensje, że my, no kurde, nie widzimy kobiet z dziećmi na rękach, tam gdzie rzeczywiście są mężczyźni w wieku poborowym, nie? Słuchajcie, ten facet to jest były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To jest pisowiec. Nie obecny, ale poprzedni. To jest pisowiec. Ten facet stał na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Ten facet w tych jego wypowiedziach zieje pogarda dla Polski, dla narodu polskiego i kogoś takiego Mateusz Morawiecki zrobił ministrem spraw zagranicznych. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś, kto tak myśli, kto działa na szkodę własnego narodu, za chwilkę o tym powiem, przepraszam, własnego kraju, bo w sumie to nie wiemy, jaką narodowość ten pan podał w spisie powszechnym, bo że się nie czuje Polakiem. No ale mówi po polsku, jest obywatelem polskim i był ministrem rządu PiSu, u który no, rządzi w Polsce, prawda? Ten człowiek, który tak myśli, który wypowiada się z pogardą o, o, o narodzie polskim. O Polsce, który działa na szkodę polskich Polaków, był ministrem spraw zagranicznych. I nieważne, że on już teraz nie jest tym ministrem spraw zagranicznych, ale przecież jego poglądy, jego sposób myślenia, ta taka pogarda, nienawiść do narodu polskiego, do Polski, przecież musiała w nim być te dwa, trzy, cztery lata temu, jak on to stanowisko pełnił. Ja mimo wszystko był tym ministrem. To takiej wypowiedzi. Mateusz Morawiecki powinien wyjść na mównicę i powiedzieć: Przepraszam, że taką osobę zrobiłem ministrem spraw zagranicznych, okryłem się wieczną hańbą, ustępuję, do widzenia. Tu nie ma w ogóle problemu. Dalej, żebyście wy sobie zdali sprawę. Za mniejsze poniżenie narodu polskiego zbignie w ziobro, przepraszam, nie zbignie w ziobro, zbignie w stodoga. Przez zbigniewa Ziobrę został de facto posadzony do pierdla, no bo pisowska prokuratura postawiła panu dodze za to zarzuty, no i sąd go skazał chyba na tam 7 czy 8 miesięcy, od siatki zamniejszał pogardę w wypowiedzi do narodu polskiego. Słuchajcie, gdybym ja coś takiego powiedział, co ten pan, poszedłbym siedzieć. Temu panu włos z głowy nie spadł, e, jest wszystko w porządku. Koleś, który go zatrudnił, wszystko w porządku, nie ma żadnego problemu, drodzy Państwo. I jak skoro tacy ludzie stoją na czele najważniejszych resortów, resortów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to ja nie mam wątpliwości, dlaczego w Polsce jest jak jest, dlaczego dzieje się jak się dzieje i dlaczego polska polityka zagraniczna jest taka, jaka jest. No to nawet nie, nie powiem, że nasz MSZ jest skuteczny bezobjawowo. Bo to by sugerowało, że on, co prawda nie robi nic pożytecznego, ale przynajmniej nie szkodzi. Natomiast to, jak się zachowuje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest po prostu szkodliwe. I to od dawna. Jeden że nie umie nic dobrego zrobić, to jeszcze co jakiś czas robi rzeczy szkodliwe. I, I w kontekście tej wypowiedzi, to mi się wydaje, że należałoby sprawdzić, czy to na pewno jest yy, wynik niekompetencji, albo że jest to działanie celowe i z premedytacją. Dlaczego ten pan wpisał się. Znaczy, dlaczego ten pan tak strasznie zaszkodził Polsce i narodowi polskiemu. Nie tylko dlatego, że nas poniżył, oszkalował, obraził. To oczywiście również też. Ale tylko również. Ale przede wszystkim to wszystka wypowiedź jest w kontekście. W kontekście takim, że Ukraińcy. Żądają, żebyśmy my zgodzili się na zniszczenie polskiego rolnictwa dla ich dobra i zgodzili się na zalew Polski ukraińskimi produktami rolnymi. Głównie zbożem, ale nie tylko. Jednocześnie, samemu będąc niesamowicie pragmatycznymi i gdy tylko zdarzył się pretekst, żeby wprowadzić embargo na polskiego kurczaka, to te embargo wprowadzili, prawda? Ten rzekomy pomór drobiu w jednym tylko gospodarstwie. Nawet Białorusini, którzy tam robią go... prowokacje, są na wrodzy, w odpowiedzi na to wprowadzili embargo tylko z jednego regionu Polski. A Ukraińcy, którzy rzekomo są naszymi przyjaciółmi, wykorzystali to jako pretekst i wprowadzili do całego. I teraz Ukraińcy usiłują wymusić, żebyśmy my de facto pozwolili zniszczyć wasze, własne rolnictwo. Pozwalając na zalew swoimi produktami rolnymi, oraz potencjalnie narazili zdrowie społeczeństwa, bo te produkty z Ukrainy nie ma pewności, czy są zdrowe. Mogą być zanieczyszczone jakimiś substancjami, ich spożywanie może być niezdrowe. Udowodnili polscy rolnicy na protestach, że przynajmniej część jest przynajmniej wywożona do Polski w sposób no, Urogający zasadom sanitarnym, więc tam może być pleśń, tam mogą być przeróżne rzeczy. Do dzisiaj nie, nie, nie okazało się, nie powiedziano nam, nie ustalono, albo ustalono, ale ustalenia były straszne i dlatego nam nie powiedziano, co się stało z tak zwanym zbożem technicznym. Prawdopodobnie dlatego, że zostało przemielone na mąkę i byśmy je zjedli. A przypominam, że przykład pan Kołodziejczak ujawnił, za Grunii, że pojęcie zboże techniczne zostało stworzone na Ukrainie na potrzeby zboża hodowanego, uwaga, w strefie Czarnobyla. Czyli, mówiąc krótko, uprawiali zboże w rejonach skażonych radioaktywnie, te zboże było potem skażone radioaktywnie, więc do jedzenia kompletnie się nie nadawało, no ale do jakichś innych celów tak. Nie wiadomo, czy te zboże, które wwieziono do Polski, było radioaktywne? Pewnie nie, ale nie wiadomo, bo nikt nie sprawdził, a mogło być. Tak samo nie sprawdzono, i, yy, czy tam nie było na przykład jakimś czy, czy nie ma tam kupy glifosadu, czy nie było pleśnią zanieczyszczone i tak dalej, i tak dalej. Więc Ukraińcy tego żądają, po prostu żądają, żebyśmy wpuścili i w ten sposób zrobili. Zaryzykowali, a w zasadzie to jest prawie pewne, że zniszczyli polskie rolnictwo lub narazili się na gigantyczne koszty dopłat rolniczych, ale biorąc pod uwagę, że ten konflikt pewnie będzie jeszcze trwał i trwał, to byśmy musieli dopłacać co roku, co roku, co roku, no w końcu, w końcu to rolnictwo szlak by trafił. Na pewno. No i jeszcze narazili zdrowie w ten sposób, żebyśmy jedli potencjalnie niezdrowe jedzenie, nie? No i polscy rolnicy zaczęli protestować, ponieważ są wybory, rząd pisowski, który generalnie wykazuje się daleko idącą tendencją do przedkładania interesu Ukrainy i narodu ukraińskiego nad interesy Polski i narodu polskiego, nagle w kontekście tych dużych, silnych um, protestów Polskich rolników, wyrobił sobie jaja i zaczął być chociaż troszeczkę asertywny. Troszeczkę asertywny. Ukraińcy dostali kota. Zaczęły się wypowiedzi na przykład w radze premiera Ukrainy, de facto zrównującego nas z Rosją w kontekście, w kontekście tego zboża. Wiecie, tam Rosjanie im niszczą porty, Rosjanie ich zaatakowali. My tylko nie chcemy pozwolić zalać swojego rynku ich zbożem, no i oni nas w jednym rzędzie tam wy, wy, wymieniają. Na ten temat były już vlogi, więc zrobię przeskok, że w kontekście tych naprawdę hamskich wypowiedzi, bo to jest adekwatne słowo: chamskich, bezczelnych, podłych wypowiedzi bardzo wysokiej rangi ukraińskich polityków, no właśnie jak premier. Trochę pisowcy zaczęli bardzo grzecznie się odszczekiwać, ale bardzo grzecznie, tak bardzo łagodnie. Na przykład pan Kaczyński powiedział, że to nie może być tak, że jeden kraj wyłącznie daje, drugi kraj wyłącznie bierze, sugerując, że do tej pory tak nie było i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi jakiś niewys niewysoki rango, urzędnik w kancelarii prezydenta. Yy, śmiał powiedzieć, wiecie, yy, kancelaria prezydenta to tam, gdzie był ten prezydencki minister, pan Kuboch, yy, który porównał polskiego bohatera do Bandery, że tam my mamy takich bohaterów, a, a oni mają takich, de facto polskiego bohatera porównał, może nawet poniekąd zrównał z Banderą, czyli z, z człowiekiem odpowiedzialnym za rzeź nie? Czyli no wiecie, no, bohater, barbarzyńca, no Porównał, tak? No, ale teraz, teraz, jest, teraz jakiś inny urzędnik kancelarii prezydenta, chyba Ragob, śmiał powiedzieć, że Ukraina powinna wykazać się wdzięcznością. No i Ukraińcy dostali kota. Natychmiast został wezwany polski, natychmiast został wezwany do ukraińskiego MSZ. Amb ambasador polski na Ukrainie, nie wiadomo, kto go przesłuchiwał. Ale pojawiła się plotka, że spotkanie odbyło się tak, że przyjął go wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. Podobno ten sam, który został awansowany w nagrodę za wypowiedź w Niemczech. Że on był wcześniej tym ambasadorem Ukrainy w Niemczech i tam był uprzejmy powiedzieć takie rzeczy o Baderze i Baderyźbie, że Niemco kopary opadły i stwierdzili, Niemcy, że ten pan no, nie może być ambasadorem w Niemczech. No bo wiecie, Niemcy mają dość poważne przepisy odnośnie y, propagowania nazizmu, Hitlera i tak dalej. No I tam takie rzeczy nie przechodzą. Nie? No, on tam między innymi zrównał Polaków y, z nazistami i sowietami, w kontekście tego, co tam się na Wołyniu działo. No i musiał się z Niemiec wyjechać. No, i w nagrodę został wiceministrem spraw zagranicznych. Nie wiem, czy to on przesłuchiwał polskiego ambasadora, czy nie on przesłuchiwał polskiego ambasadora, no ale, no ale ten polski ambasador został wezwany, bo Ukraińcy poczuli się oburzeni tym, że ktoś w ogóle śmiał powiedzieć, że oni powinni być wdzięczni. Wiecie. Dostają od nas gigantycznej ilości sprzętu, dostają od nas gigantycznej ilości gotówki, gigantyczne ilości Ukraińców za darmo się w Polsce leczą, gigantycznej ilości Ukraińców dostają polskie świadczenia socjalne, tak samo jakby byli Polakami. No, są tego konsekwencje chociażby w postaci znacznego zubożenia społeczeństwa polskiego, bo ta pomoc w sumie to jest warta co najmniej duże kilkadziesiąt miliardów złotych, pewnie wszystko razem już przekroczyło 100 miliardów, łącznie z kosztami leczenia. No i co, oni mieliby być wdzięczni? Nie, 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 no jak to, kurde, no? Jak można żądać wdzięczności od Ukrainy? Przecież Ukrainie się należy. Nie? No, dostali po prostu kota. No i zaczął się robić problem, bo dla nas Polaków i dla Polski, no bo wyszliśmy na arenie międzynarodowej na strasznych frajerów. Ludzi, którzy no strasznie dużo z siebie dali i zamiast wdzięczności, to dostali, przepraszam za wrażenie, siekierę w plecy. A jak ktoś tam śmiał w ogóle, um, ktoś tam śmiał w ogóle zasugerować, że może jakaś wdzięczność. No to został natychmiast sprowadzony do Piodu, że jak to. No i wiadomo, że za chwilkę znajdziemy się w jeszcze trudniejszej sytuacji, bo Ukraińcy już zapowiedzieli, że będzie odwet, jeśli po 15 września my nie będziemy pozwalać na zalew naszego rynku ich produktami rolnymi, głównie zbożem. I potrzebują bardzo mocno argumentów, że my Polacy jesteśmy źli, nie? No i właśnie dostali. Wyobrażacie sobie, jak teraz strona ukraińska wykorzysta tą wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych, to słowo byłego pewnie się zaraz zgubi, poza tym był w rządzie tego samego premiera, co jest teraz, p przyznaje im rację. No, drodzy państwo, to będzie ostateczny argument. Słuchajcie, na, oni będą tak mówić, nawet minister ter, spraw zagranicznych Polski mówi, że my mamy rację. To jest po prostu, wiecie, w Polsce jest coś takiego jak zdrada dyplomatyczna. Oczywiście yy, treść tego paragrafu nie podpada, ale tak z nazwy to na pewno tutaj mieliśmy do czynienia ze zdradą dyplomatyczną, bo to jest działanie dyplomaty, co prawda byłego ministra, ale będzie traktowane jako minister spraw zagranicznych, na korzyść własnego kraju. I nie korzyść własnego narodu. No chyba, że pan Czaputowicz się nie udożsamia z Polską i z narodem polskim. Nie wiemy, ile ma paszportów, jakich. Nie wiemy, co wpisał w rubryce narodowość na spisze powszechnym. Eee, a w sumie to chciałbym wiedzieć. I w sumie takie w ogóle idą w wybory. Czy nie uważacie, że to byłby dobry pomysł, żeby kandydaci wszelcy, począwszy od e, kandydatów do rad gmin, a skończywszy na kandydatach na posłów, senatorów, prezydenta, podawali jaką mają narodowość i ile mają paszportów. Ile mają obywatelstw? O cofam tę narodowość? Ile mają obywatelstw? Ja bym chciał wiedzieć, czy na przykład taki polityk, jak narobi na przykład wał w Polsce, to ma jeszcze paszport jakiegoś kraju, który nie ma z Polską podpisanej umowy o ekstradycji. Ja bym na przykład kogoś takiego nie chciał. W ogóle uważam, że nie powinni w Polsce być piastować urzędów ludzie z podwójnym obywatelstwem. Jedyne obywatelstwo polskie, masz jeszcze jakieś drugie, sorry, nie wolno ci. Posłuchajmy, co ten pan mówi. A w studiu Nowego Dnia z Polsat News pan profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To jest bardzo ważne w rządzie Mateusza Morawieckiego. To nie jest tak, że on tam był sobie za platformy czy za baty szydło. Nie, on był bardzo niedawno. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zabarowieckiego. Panie profesorze, mówię o tym, bo gdybyśmy teraz chcieli zrozumieć ten trudny moment, w którym się znajdujemy i też jak mówi premier, konieczne rozmowy i czujność wszystkich sojuszników. Na jakie działania z perspektywy też dyplomacji i tej współpracy jako sojusznicy musimy być teraz przygotowani? No. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bo ta wypowiedź jest oczywiście nie a propos tego zboża, którymi Ukraina chce nas zalewać, e, tylko a propos tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. E, co tam pisowcy dostali kota, bo Białorusini przerzucili przy granicy z Polską dosłownie 100 wagnerowców, 100 najemników i pisowcy wykorzystują to. Do działań propagandowych, do straszenia nas Polaków, przerzucają tam jakieś jednostki yy, yy, przy granicy. Ewidentnie robią przygotowanie do tego, żeby zrobić jakiś stan wojenny, stan wyjątkowy. Yy, no, bardzo, bardzo brzydko się pisowcy zachowują. Generalnie większość niezależnych komentatorów, takich jak na przykład Ja, że ludzie, 100 stu, stu najemników. I to jest zagrożenie. Też słuchajcie, 100 najemników to cywile, jak będą chcieli, to powstrzymają. No, jakaś większa firma ochroniarska bez problemu powstrzyma. No, oczywiście, pisowcy niesamowicie rozbroili polską armię, i ona oczywiście jest już w dużo gorszej kondycji niż była dwa lata temu. To jest oczywiste, niestety. No, samo wysłanie tej gigantycznej ilości uzbrojenia na Ukrainę, no, no, no musiało tym zaowocować. Ale mimo wszystko. Stu ludzi to powstrzymają bez problemu. No, zwłaszcza, że oni mają tylko karabiny, więc tutaj to pisowcy strasznie niepotrzebnie straszą, tak? Ale no, pisowcy potrzebują, no, bo jak wprowadzą stan wyjątkowy, stan wojenny, to będą mogli przełożyć wybory na no, niewykluczone, że chcą. O, tu rzeczywiście jest bardzo dużo taka narracja zagrożenia. uważam, że ona nie jest uzasadniona. I tu się z tym osobnikiem zgadza. Przepraszam, ale po tym, jak obraził mój kraj, mój naród, ja nie będę mówił pan, nie przejdzie mi to przez usta. E, zwłaszcza, że ta osoba jest chyba mimo. No, 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 przepraszam, no. Nie będę obrażał, bo nie jestem takim indywiduum jak ta osoba, ale słowo pan mi nie przejdzie. E, profesor też, no. Ja nie wątpię, że jakaś uczelnia była na tyle nierozgarnięta, że. Ta osoba zrobiła habilitację. Być może nawet e, któryś prezydent nadał tytuł profesorski. No, błędy się zdarzają, tak? E, to tylko dowodzi, jak bardzo e, pewne rzeczy się zdewoluowały, nie? Kiedyś magister, to brzmiało dumnie. Potem magister już zaczął w ogóle się tak, przepraszam, Prze... przestał stanowić jakąś większą wartość. O doktorat zaczął stanowić wartość. Potem już doktorat też nie. Już się okazało, że bardzo łatwo można zrobić doktorat. Jest cała masa ludzi kompletnie bez jakichś kwalifikacji intelektualno-moralnych z doktoratami. A teraz ostatnio bardzo wielu ludzi pojawiło się w przestrzeni publicznej, yy, którzy udowodnili, że do no, Tytuł profesora też nie daje żadnej gwarancji, że to jest takie, powiedziałby bardzo losowe, nie? Ale tutaj się z tą osobą zgadzam, że rzeczywiście mamy do czynienia ze straszeniem i te straszenie jest niepotrzebne. Przy czym należy to bardzo wyraźnie powiedzieć. Straszy Morawiecki i pisowcy. I tutaj mamy niesamowite współdziałanie reżimu Łukaszenki. Z moim zdaniem nie do końca demokratycznym żadnym PiSu. To jest dziwne. Że tam Łukaszenka mówi o, o jakimś tam wycieczce wagnerowców do jakiegoś tam miasta polskiego, a polscy politycy zamiast to zabić śmiechem. To właśnie idą w podsycanie tego strachu, przerzucają tam jakieś jednostki, inne rzeczy robią. Nie wiem dlaczego pan. Mor znaczy, domyślam się, dlaczego pan Morawiecki wpisuje się w narrację Kremla. Bo ma w tym korzyść, bo jeśli nas przestraszą, jeśli przejdzie za przeproszeniem stan wojenny, eee, no to oni przełożą wybory, a to jest dla nich korzystne. Nie jesteśmy zagrożeni. Premier też o tym mówi. Grup Gdzie. To chyba jakoś niedawno. Przerzucają jednostki, straszą jak cholera. A Wagnera jest demonizowana, to Rosja. Przez pisowców. Ja, Białoruś, chcę podkreślić, że tych kilkuset słabo uzbrojonych najemników, nawet nie żołnierzy, stanowi jakieś zagrożenie. I obawiam się, że mi się. Nie no, ci ludzie stanowią zagrożenie. W dobie kompletnej indolencji polskiej armii oni zagrożenie stanowią, ale nie jest to na tyle duże zagrożenie, żeby siać panikę. Oni mogą przeniknąć, oni mogą robić jakieś akty dywersji, oni mogą podburzać, oni mogą na przykład przebrać się za uchodźców i yy, na, yy, na granicę sztu robić szturby, to no, mogą robić wiele okropnych rzeczy. To jest niestety fakt, ale na pewno nie stanowią zagrożenia militarnego dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wpisujemy w pewną narrację Roz... Dokładnie, wpisujemy się w pewną narrację. Wy, pisowcy, się wpisujecie. Putina po to, żeby wytworzyć pewien zamęt w polityce polskiej, w Unii Europejskiej. Zgadzam się, zgadzam się, niesamowita samokrytyka. Rzeczywiście to robicie. Ja myślę, że jesteśmy tak długo bezpieczni, jak długo Ukraina walczy w Bachmucie walczy na południu, chce odzyskać swoje terytoria i to premier jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że oni walczą o naszą niepodległość, a tutaj... A ja się tu nie zgadzam. Zacznijmy od tego, że... Znaczy... Zobaczę inaczej. Kiedy Polska straciła niepodległość? No bo skoro Ukraińcy walczą o naszą niepodległość, to znaczy, że my nie jesteśmy niepodległym państwem. Tak? Zwróćcie uwagę, że ten pan nie powiedział, że walczy o to, żebyśmy zachowali niepodległość. Też nie uważam, że Ukraina walczy o to, żebyśmy zachowali niepodległość, no ale ten pan powiedział, że walczy o niepodległość, czyli ten pan twierdzi, że my nie jesteśmy niepodlegli i dzięki Ukrainie możemy tą niepodległość odzyskać. Ja nic nie wiem, a jeśli tak, to kto nas podbił. No, tutaj mogłoby być jakąś wskazówką, czyje rozkazy wykodujemy, Czy wykodujemy rozkazy Putina? A raczej nie. A kto nam Boże, cokolwiek kazać? Wobec kogo? No. no, ja jeszcze raz podkreślę, no, ja bym nie, nie wyciągał takich wniosków, że ale tutaj no, wyraźnie z wypowiedzi tego pada tak wynika. Przy czym ja się nie zgadzam, drodzy Państwo, że my jesteśmy bezpieczni, dopóki Ukraina walczy. Osobiście uważam, że jeśli będą rządzić nami idioci, to możemy być w niebezpieczeństwie dużo szybciej. Natomiast nie zgadzam się z narracją, że jak tylko Ukraina padnie, o ile padnie, to my natychmiast się znajdziemy w jakiejś sytuacji niebezpieczeństwa. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale zdaje się, że Rosja do dzisiaj nie wysnuwa żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski. Jeszcze raz podkreślam, ja to mówię na każdym vlogu, ale to powiem jeszcze raz. Oczywiście potępiam Rosję za zaatakowanie Ukrainy, Rosja nie powinna była zaatakować Ukrainy. Rosja prowadzi okropną, wstrętną wojnę napastniczą oby przegrali. Ukraina ma prawo, a nawet obowiązek się bronić, bo Ukraina prowadzi wojnę obronną to jest tak zwana wojna, wojna sprawiedliwa i należy Ukrainę wspierać. No ale, drodzy Państwo, wspierać to nie znaczy być nadgorliwym i wspierać, to nie znaczy popełnić gospodarcze samobójstwo i w perspektywie iluś tam lat całkowicie pozbawić Polskę bezpieczeństwa żywnościowego, bo Ukraina tego chce, tak? No, to jest oczywiste, że to, co, na co się zgodził PiS już dawno, przekroczyło granice pomagania. To, to, to już jest oczywiste dla mnie, nie? E, natomiast, no, nie, wracając, no, Powiedziałem to, co jest oczywiste, bo to wiadomo, żyjemy w takim kraju, że to trzeba mówić rzeczy oczywiste, bo inaczej ktoś się zaraz przyczepi. Ale, no, drodzy Państwo, Rosja zdaje się, że nie, nie zgłosiła roszczeń terytorialnych do Polski. No, jakieś tam są pochukiwania, jakichś takich y, politycznych pieniaczy na terenie Rosji. Są, ale zdaje się, że to takich. Pochukiwania, to jeśli chodzi o roszczenia terytorialne, to większe były ze strony nacjonalistów ukraińskich. Zdaje się, że kilka lat temu robiłem na ten temat vloga. I żeby nie było wątpliwości. Nie, nie jestem jednym z tych, którzy mówią, że Ukraińcy nam tutaj zaraz zabiorą jakieś ziemie. Nie twierdzę, tak, broń Boże. Natomiast już nie wchodźmy w taką narrację, że jak tylko Ukraina padnie, to zaraz będzie wojna w Polsce. No miejmy nadzieję, że, że nie będzie. Przecież tam kurde mówią cały czas, że my jesteśmy bezpieczni w NATO, że NATO jest silne, że NATO nas obroni. Jednocześnie cały czas nam mówią, że Rosja jest słaba, że, że sobie nie radzi z Ukrainą, że nawet gdyby ją pokonała, to odbudowa ich potencjału militarnego zajmie 10-20 lat. No ludzie zdecydujmy się. Ja rozumiem, że Putin wykazuje się wielką długowiecznością, ale chyba 20 lat żyć nie będzie. Przynajmniej taką mam dzieje. Się raptem coś zmieniło. Obawiam się, że te całe działania odwraca uwagę od istoty problemu. To znaczy przekierowuje uwagę Polaków opinii publicznej od problemu, jaki występuje na, Ukrainę, na Ukrainie na pozorny problem zagrożenia dla bezpieczeństwa w przesmyku. Nie ma takiego zagrożenia i eksperci zachodni są co do tego zgodni. Panie profesorze, tym bardziej, dlaczego wypisowcy przerzucacie polskie jednostki na granicę i stwarzacie takie poczucie zagrożenia? A takie wydarzenia jak rosyjskie manewry na Morzu Bałtyckim, jak śmigłowce białoruskie, które naruszają przestrzeń powietrzną Polski, czy chociażby Wagnerowcy, o których wspomniał pan profesor przy granicy Polski, to są celowe działania i prowokacje, które właśnie mają być tym narzędziem niepokoju dla Polek i Polaków? Dokładnie to jest prowadzone po to, żeby świat odwrócił się od Ukrainy. Bo... Tym bardziej pytam, dlaczego rząd Mateusza Borawieckiego i sam Mateusz Morawiecki wpisują się w tą narrację Krebla? Tam jest, tam się będzie decydować przyszłość świata i tutaj zainteresował się. Przyszłość świata na Ukrainie? Wiecie, ja sam twierdzę, że Wojna na Ukrainie to jest takie proxy war między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a moim zdaniem jeszcze nawet dalej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bo Chiny bardzo mocno Rosję wspierają, ale bez przesady, że przyszłość świata, jeśli już to zachodu i Europy nie sądzę, żeby tam się rozgrywała przyszłość Ameryki Południowej, Afryki. Taka trochę begalobadia bardzo wyszła. Tymi kwestiami oczywiście są te naruszenia, one były, będą, ludzie będą przenikać przez, przez granicę z Białorusią. Są te działania hybrydowe prowadzone. Tylko ja mam taką obawę, że właśnie my wpisujemy się w te działania. Bo ja tego zagrożenia nie widzę, jest stworzone te zagrożenie. I tutaj nie popieram tej polityki zagranicznej w ostatnich tygodniach. Po Powtórzę raz jeszcze. Ale wyraźnie go boli, że wyleciał ze stanowiska i tam atakuje now nowego ministra spraw zagranicznych. No ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to straszenie na użytek Polski to jest właśnie przez pana Błaszczaka, Borawieckiego. To, to nie jest szef swoje MSZ-u. Nowy szef WBZ u ma jakoś nazwisko rał czy jakoś tak. Przyszłość i bezpieczeństwo Polski też wschodniej granicy zależy od Ukrainy. Dopiero gdyby... No to jak? Jak to zależy od Ukrainy? Bo są... Drodzy Państwo, są dwa zdania, które nie mogą być prawdziwe jednocześnie. Albo Polska jest silna w NATO, Rosja jest słaba i, i NATO w każdej chwili jest w stanie nas obronić. Albo... Bezpieczeństwo Polski zależy od Ukrainy, bo jeśli NATO jest naprawdę silne, to niezależnie od tego, czy Ukraina wygra, czy Ukraina przegra, to i tak my jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. Natomiast, jeśli nasze bezpieczeństwo zależy od Ukrainy, w tym znaczeniu, że jak Ukraina padnie, to przestaniemy być bezpieczni, to znaczy, że nie jesteśmy bezpieczni w NATO, że NATO jest słabe, nie jest w stanie po powstrzymać Rosji. No albo, albo, no. To jest logiczne wynikanie. Rosja pokonała Ukrainę, będzie w ogóle myśleć o kolejnych etapach agresji, a na razie tego zagrożenia nie ma. Natomiast oczywiście jest ono kreowane w interesie Rosji, Białorusi. Między innymi przez wasz rząd. <laughs> Nieśmieszne. Panie profesorze, jeżeli mamy się skupiać na Ukrainie i też naszych relacjach, przyjaźni polsko-ukraińskiej, która nie rozpoczęła się z dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę to jak mamy odbierać i przeciwdziałać takim wydarzeniom dyplomatycznym, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia? Wezwaniu naszego ambasadora w Kijowie. No to początek to jest niefortunna wypowiedź ministra przydacza, który oczekiwał... Gów do prawda. Początek w ogóle początek to jest dużo wcześniej niż ja nawet powiedziałem, bo początek to jest w polityce prowadzonej na kolada przez rząd pisowski względem Ukrainy. Ukraina nas tak traktuje, jak pisowcy pozwalają nas traktować. Skoro rząd pisowski prowadzi politykę na kolanach względem kraju, który jest w potrzebie i który jest na kroplówce od nas, w tym finansowej, no to jak rząd sam się poniża i poniża nasz kraj, to niech się nie dziwi, że tak jest traktowany, tak? Ale jeszcze raz podkreślę, wypowiedź tego pana przydacza była wynikiem wypowiedzi ukraińskich dyploma... dyplomatów, nawet ich premiera, a ta znowu była wynikiem tego, że ze względu na to, że idą wybory i PiS chce udawać, że dla niego interes polski jest ważniejszy od interesu Ukrainy, no to nagle stwierdzili, że no, nie mogą wpuścić tutaj tego ukraińskiego zboża. Więc no, od tego trzeba zacząć. I powinniśmy, i mi się wydaje, że dla redaktora było to oczywiste, że my powinniśmy przeciwdziałać takim wrogim zachowaniom strony ukraińskiej, jak wezwanie tego naszego ambasadora. No a tutaj Pad stwierdził, że będzie atakował Polskę, że dla dobra Ukrainy. Jakiejś wdzięczności. I Ukraińcy nie rozumieli Zobaczcie. o co chodzi. Sam byliśmy ostatnio do czynienia wezwaniu naszego ambasadora w Kijowie. No, to początek to jest niefortunna wypowiedź ministra przydacza, który oczekiwał jakiejś wdzięczności i Ukraińcy nie rozumieli o co chodzi. Sam... Tu się zgadzam. Że bardzo się boję, że Ukraińcy naprawdę nie rozumieli o co chodzi, że ktoś śmie oczekiwać od nich wdzięczności. Przy czym dla tej osoby w studiu jest to oczywiste i w sensie takie, że no, no, no to tak jest, to no i tak powinno być. Dla mnie jest to przerażające i nieakceptowalne. Byłem na Ukrainie w lipcu i tam te wyrazy wdzięczności... Był pan, znaczy była osoba na Ukrainie w lipcu? W kraju ogarniętym wojną? czyż tam jest strasznie niebezpiecznie. Przecież ze względu na to, że tam jest tak niebezpiecznie, to by tutaj musimy przyjmować ludzi, nawet z terenów tuż przy granicy z Polską, bo oni tutaj mieszkają częściowo na nasz koszt. Polskie 500 plus biorą i wiele innych rzeczy. A tutaj, proszę bardzo, osoba starsza się widzą, oblada, tam sobie jeździ. Za pomoc były wyrażane bardzo powszechnie i dopiero okazało się po kolejnych wyjaśnieniach. Ale wyrażane chyba na zasadzie takiej słownej. A tu chyba chodziło o to, że ta wdzięczność powinna być trochę inna niż tylko poklepanie po pleckach, tak? Tylko taka bardziej też, moralna. Yy, no, Nie, że my oczekujemy jakichś działań, zaakceptowania wyjątkowej pozycji Polski we wspólnym rynku. Jakiej wyjątkowej? Zobaczcie, jak ta osoba przedstawia to, żeby Polacy nie chcemy pozwolić na zniszczenie naszego rolnictwa. Że my oczekujemy zaakceptowania naszej wyjątkowej pozycji. Boże! Niechęć do Zniszczenia własnego rolnictwa to jest zaakceptowanie wyjątkowej pozycji. Bo normalne to jest akceptowanie niszczenia własnej, własnej części gospodarki, w tym wypadku rolnictwa. Ta osoba, słuchajcie, ma maturę. Bo skoro ma tytuł profesora, to na pewno no, skończyła studia, żeby pójść na studia, trzeba mieć maturę. Kto tej osobie dał maturę? Dotyczący rolnictwa na przykład, że my chcemy potępienia, to minister Jabłoński mówił, zbrodni wołyńskiej i Ukraińcy. Naprawdę? Jak my śmiemy? Chcemy potępienia zbrodni wołyńskiej? Jak my ch śmiemy chcieć potępienia zbrodni? Przecież zbrodnie są nie po to, żeby je potępiać. Ta osoba ma maturę, ta osoba ma tytuł profesora. Chyba z polskiej uczelni. Czy zrozumieli to i to jest po prostu bardzo niepokojące. Ukraińcy mówią, państwo krwawi, naród krwawi, walczy w imieniu całego Zachodu. Walczy w imieniu Zachodu? Ukraina czempionem Zachodu? Ty Wysyłałeś Ukrainę do jakiejś walki, do jakiejś turniej wystawiałeś? Bo ja nie. No, że po prostu, wiecie, bo, bo, może się okazać, że na przykład za chwilę, że Ukraina jest takim nowym zbiorowym Jezusem, że jest takim po prostu zbiorowy Zbawiciel. Wiecie, mesjasz Europy, zbiorowy. Wiecie, przecież był jakiś tam biskup na Jasnej Górze, który zrobił z Morawieckiego i y, z ówczesnego ministra zdrowia świętych ewangelistów. Serio był taki. No, to może zrobi z jakiegoś proroka? Albo może właśnie Mesjasza. Ja to oczywiście żartuję, ale to nie jest śmieszne, co ten facet ten wygaduje. A my w tym czasie ten przyjaciel domaga się wystawienia natychmiastowych rachunków. Jak? My nie oczekujemy od nich pieniędzy, to my im pieniędzy dajemy. My byśmy chcieli, że skoro wykazujemy się nad spodziewaną ofiarnością, której nie mieli prawa i nie oczekiwali, nie mieli prawa oczekiwać i nie oczekiwali, to moglibyśmy oczekiwać jakiejś wdzięczności. I wiecie, no jak jest taka sytuacja, że ktoś Ci zrobił w życiu krzywdę, a Ukraińcy zrobili nam wielką krzywdę. Zbrodnia wołyńska była wielką krzywdą, ale potem też na przestrzeni lat traktowali nas bardzo źle. Ktoś Ktoś robi ci krzywdę i ten ktoś znajduje się w wielkiej potrzebie i ty wyciągasz do niego rękę i mu pomagasz. To ty nawet nie powinieneś oczekiwać, że tego kogoś ruszy sumienie i przeprosi za tą krzywdę, którą ci wyrządził. On sam siebie powinien powiedzieć, kurde, to ja ci tyle krzywdy zrobiłem, a ty do mnie z pomocą. Jezu, przepraszam, że ja cię tak krzywdziłem. Przepraszam. Nie powinniśmy móc w ogóle, musieć w ogóle o to prosić. To powinno samo z siebie wyjść z drugiej strony. To, że to nie wychodzi z drugiej strony, to już jest bardzo niefajnie. Ja bym określił to używając też z polityki, z teorii polityki takich porównań państw do zwierząt. Są państwa jak lwy bardzo silne, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa takie jak hieny czy szakale. I my prowadzimy teraz politykę szakali. Chyba ty. Bo ja na pewno nie prowadzę takiej polityki. I nie życzę sobie szkalowania mnie. Że jestem częścią jakiejś siły, która prowadzi taką politykę. Jestem osobą kulturalną, więc nie porównam teraz szanownej osoby do zwierzęcia, ale proszę mi uwierzyć, że to nie byłoby aż tak wspaniałe zwierzę jak szakal czy hieda. To jest podłe. Jak można tak skalować naród, który tyle. Z siebie dał. Nie wierzę, że taka osoba w innym kraju mogłaby tak dużo osiągnąć. Nie wierzę, że na przykład Izrael, którego minister by go tak oszkalował, nie zostałby publicznie potępiony w Czambuł. Nie wierzę w to, że jakikolwiek Izraelczyk odważyłby się w Izraelu tak zaatakować Izrael, by został z miejsca wyrzucony z, z tamtego kraju. Nie. Nie chcę tu użyć mocnych słów, ale tutaj też. Nie, to nie były mocne. Porównanie narodu polskiego do Hien nie jest mocne, tak? Gryzę się w język teraz. Bo naprawdę należałoby wyrazić głęboką pogardę dla tej osoby. Ale, człowiek kulturalny nie powinien. No. Mi chodzi na myśl takie właśnie szmalcownictwo polityczne. W pewnym sensie, jakie my tutaj się niedługo być może wpiszemy. To... Chyba ty znowu. Bo może rzeczywiście to, co osoba robi, to jest szmalcownictwo polityczne. Może ktoś zapłacił osobie za szkalowanie narodu polskiego i Polski. Może rzeczywiście. Zwróćcie uwagę na mowę ciała. Patrzenie w dół, unikanie kontaktu wzrokowego, gesty wyparcia. Od, to wygląda, może, nie wiem, może szantażowana osoba jest. Nie jest ocena tej polityki, bo to jest mocne sformułowanie, ale używam tego sformułowania po to, żeby uświadomić. I nasza pozycja w świecie z tego właśnie etycznego państwa, które broni, przyjęło uchodźców na te, które realizuje takie doraźnie interesy na krwawiącym państwem, ona tutaj nam przynosi tragiczne skutki w polityce międzynarodowej. Tragiczne skutki przynosi nam obsadzanie na stanowiskach urzędniczych, w tym takich jak ministrowie w Polsce, ludzi, którzy nie chcę używać słowa zdrajca, ale no zachowują się jakby... Ocierali się o polityczne szmalcownictwo. O, użyję tego samego, co osoba w i Bo przecież te wyzwania ambasadorów było relacjonowane na całym świecie. Z wielkim zdziwieniem, co Polska robi. To Panie. Zgadzam się. Powiem szczerze, że większość moich znajomych, którzy nie są Polakami, nie mieszkają w Polsce, naprawdę się mówią, ej, bo kilkoro się do mnie odezwało. Z tekstem ej, ale co jest? Wy tej Ukrainie pomagacie, a oni wzywają waszego ambasadora? Ja ja robią? No, to rzeczywiście tak było odebrane. Natomiast niestety, no, to jest po prostu dusz w plecy, czy tak bardziej w kontekście historycznym siekiera w plecy. Nie? Profesorze, jak ten język prowadzić. W... Prawa, które różnią przyjaciół, bo myślę sobie, że jeżeli y, dzisiaj ludzie y, widzą to, co się wydarzyło, ale przypominają sobie y, spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, gdzie oni razem jako przyjaciele mówili, prezydent Duda, musimy stać przy Ukrainie, a prezydent Wołodymyr Zełęcki chyle przed tobą czoła Polsko. No to... I potem po kilku miesiącach... No to super, ch 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 chylił tego czoła, nie? Jak ma się chylenie czoła do oczekiwania, że zniszczymy własne rolnictwo dla dobra Ukrainy? Dochodzi do takiego zgrzytu dyplomatycznego, to kto musi te emocje powstrzymywać? Jedna i druga strona, bo mimo przyjaźni trudne tematy są, które bo dzielą. Mi się wydaje, że przyjaciele by się tak nie zachowywali. Mi się wydaje, że gdyby Ukraińcy byli przyjaciółmi, a nie biorcami, którzy mówią... Trochę, wiecie, to jest trochę tak, ja się czuję jak turysta na przykład w Egipcie czy w Turcji, gdzie kupujesz coś na bazarze albo dajesz na piwek. To to jest sprzedawca ciągle my friend, my friend, special price for you, my friend. Come on, my friend, my friend, my friend. Jesteś jego friendem. Jak mu dajesz bakrzysia, -shish, bak jak, mu, jak mu kupujesz od niego rzeczy, dajesz mu zarobić. Często przepłacasz wielokrotnie, to jesteś jego friendem. i bardziej przepłacisz, tym bardziej jesteś jego friendem. Ale potem przestajesz. I jak przestajesz się dawać, to szybciutko przestajesz być tym friendem. I to się tak kojarzy. Taka fałszywość, takie my friend, my friend, my friend. Your money, my friend. Give me your money, my friend, my friend. Powtarzam, Ukraina walczy, Ukraina traci życie codziennie. Przecież wczoraj były naloty na, na Odesę, na port, na statki, a my w tym czasie mówimy, że my zamkniemy granicę. To... Polacy też tracą życie, na przykład w wyniku kompletnie zrujnowanego systemu opieki zdrowotnej, które było dorzucenie iluś milionów dodatkowych pacjentów z Ukrainy, na pewno nie pomogło. Jest po prostu bardzo źle odbierane, bo przecież my niedawno krytykowaliśmy Niemcy, Francji. Jak to? To wasze... Nie my, tylko wy. Być może za ostro? Być może jednak krytykowanie kogoś za to, że nie przedkłada cudzych interesów nad własne było nie OK. Być może właśnie dlatego teraz strona ukraińska jest tak bezczelna i żąda przedłożenia... Ich interesów nad nasze i dostaje kota, gdy przynajmniej chwilowo pisowcy się na to nie godzą, bo się przyzwyczaili, że tak jest? Społeczeństwo nie chcą ponosić kosztów tej wojny i pomagać Ukrainie. A, a dlaczego mielibyśmy ponosić koszty tej wojny? A dlaczego nie Niemcy mają ponosić koszty tej wojny? A dlaczego nie Francuzi mają ponosić koszty tej wojny? A dlaczego nie Amerykanie mają ponosić koszta tej wojny? Przecież jest bardziej niż oczywiste, że Niemcy, Amerykanie zarabiają na tym pieniądze. Francuzi zarabiają na tym pieniądze. Francuzi podobno się wybili już na drugiego największego na świecie dostawcę uzbrojenia. Amerykanie zarabiają krocie dzięki temu, że świat się militaryzuje. Ich praktycznie ostatni przemysł, którym został, to jest przemysł zbrojeniowy. Co gigantyczne zakupy zbrojeniowe zarabiają krocie. Dlaczego część z tych pieniędzy, które zarabiają, nie mogą przeznaczyć na pomoc Ukrainie? Dlaczego to musi być tak bardzo kosztem narodu polskiego byśmy już tyle ponieśli? Teraz my robimy dokładnie coś takiego. Ja myślę, że musimy jednak przyjąć to, że ofiara Ukrainy jest dużo większa dzisiaj i oni wa ale nie dla nas jest ta ofiara. Jeszcze raz podkreślę, pierdzielenie, że Ukraina walczy za nas jest pierdzieleniem. Ukraina walczy za siebie. Została napadnięta i się broni. Walczą za swoją niepodległość, za swoją suwerenność. Polska nie została napadnięta i miejmy nadzieję, nigdy nie zostanie. Jeszcze raz podkreślę, jeśli ktoś twierdzi, że jak Ukraina padnie, to Polska natychmiast znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu i natychmiast my będziemy musieli wojować i przegramy i w ogóle, to znaczy, że ten ktoś z automatu twierdzi, że NATO jest słabe i nas nie obroni. No jeśli NATO jest silne jeśli jesteśmy bezpieczni w NATO, tak jak nam pisowcy wielokrotnie mówili, to nie mamy się czego bać. Są naprawdę w naszym imieniu, dlatego powinniśmy też pewne koszty ponosić. Dotyczy to rolnictwa, dotyczy to wsparcia, dotyczy... A ile osoba Czaputowicz przyjęła uchodźców z Ukrainy do swojego domu? To pewnej wyrozumiałości, jeśli chodzi o kwestie historyczne, no nie w tym... Jak wyrozumiałości, jeśli chodzi o kwestie historyczne? Mamy akceptować kłamstwo wołyńskie? Że rzekomo tam był symetryzm? Mamy akceptować to, co mówił yy, ten minister, yy, yy, przepraszam, ambasador Ukrainy w Niemczech? Że Ukraińcy to tak zareagowali, bo byliśmy ich wrogami i tak dalej, postawił nas w jednym szeregu z nazistowskimi Niemcami i z sowiecką Rosją? Mamy to zaakceptować? Wyrazumiałość historyczna, historia jest jaka jest. Nie ma coś takiego jak wyrozumiałość historyczna. Jest akceptacja dla kłamstwa. Prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. W momencie... Ale to nie tylko głos, panie profesorze Polski. Polska mówi najgłośniej, minister rolnictwa, nasi politycy, że nie może się to, jeżeli mówimy o zbożu, odbywać kosztem naszego rynku interesów polskich rolników, ale inne kraje na poziomie europejskim z tym samym problemem stanęły z Polską, mając świadomość, że jest rosyjska agresja. No ale nasi rolnicy. No tak, jak Polska, Polska przyjmie przywództwo, to oni się do tego dołączą, bo to też jest ich w interesie, ale to nie są państwa jak Bułgaria, które są takimi jednoznacznymi zwolennikami tutaj Ukrainy. Natomiast to nie oznacza, że ja nie dostrzegam problemów z rolnictwem. No przecież my powinniśmy już dawno negocjować w, w trójkącie Ukraina, Niemcy, Polska. Dobra, zacznijmy od tego, że Ukraińcy nas oszukali. Gdy godziliśmy się na otwarcie granic na produkty rolne z Ukrainy, oszukano nas, że te produkty rolne mają być tylko przewiezione przez terytorium Polski i mają być wywiezione w ogóle z kontynentu europejskiego i trafić do Afryki. Gdyby to nie było kłamstwo, nie byłoby problemu. Problem jest taki, bo gdyby to rzeczywiście było tak, że ono tylko ma, te, te produkty rolne mają tylko przejechać przez terytorium Polski, no to nie trafiłoby na polski rynek i nie byłoby żadnego problemu. Problem jest, ponieważ to oszukano, ponieważ to, co miało tylko przejechać przez nasze terytorium, po prostu było w Polsce sprzedawane na nasz rynek. I dlatego Rolnicy się wkurzyli, bo nikt nie chciał od nich kupować. Co robi minister spraw zagranicznych? Co robi minister mularczyk? Dlaczego nie rozmawia ze swoim... On odpowiada za kwestie europejskie. Odpowiednikiem w Niemczech i nie y, opracuje planu, jak do Hamburga przesyłać te zboże, skoro nasze porty są zapchane, mówiąc odpowiem osobie profesorskiej, y, bo Boże nie rozumie, bo to nie nasza sprawa. Bo. Jeśli Ukraińcy chcą sprzedawać swoje zboże do Afryki, to oni sobie powinni ogarnąć logistykę. I nam nie wolno narzucać, że my mamy tą logistykę ogarniać. Jeśli Ukraińcy sobie życzą zlecić komuś logistykę, czyli przewiezienie ich zboża z granicy z Polską, na przykład do portu z Hamburga, może z portu z Hamburga, do jakiegoś portu w Afryce i tak dalej, super, niech nam to zlecą. A my sprawdzimy, czy umiemy, i wtedy to zlecenie albo przyjmiemy, albo nie przyjmiemy. Jak przyjmiemy, to trzeba nam za to zapłacić. Tak postępują dorośli ludzie. Kolokwialnie. No, po prostu ja nie widzę tych działań. Ministrowie transportu powinni już od roku pracować na ten temat. No, po prostu yy, nie mam słów yy, dobrych o tych ostatnich wydarzeniach. Ja też. To jest skandal. My. Poświęcamy nasze bezpieczeństwo medyczne. My się rozbrajamy. Przepraszam, i jest, przepraszam, cofam. My, PiS poświęcił nasze bezpieczeństwo medyczne, PiS poświęcił nasze bezpieczeństwo militarne, rozbrajając polską armię. PiS wydał gigantyczne ilości naszych pieniędzy, a w zamian za to ma roszczeniową postawę i focha, że nie zgadzaby się na absurd zgody na zniszczenie polskie rolnictwo. To jest rzeczywiście sytuacja absurdalna. Absurdalna. To panie profesorze, jako doświadczony dyplomata, jaką by się pan podzielił refleksją, albo właśnie do czego namawiał polityków w prowadzeniu tego dialogu i negocjacji, kiedy mamy z jednej strony to, na co pan wskazuje, pewną strategiczną wartość, jakim jest walka Ukrainy. Za bezpieczeństwo Polski, Europy i dalej. może w ogóle za, za bezpieczeństwo planety przed Marsjanami. Nie ograniczajmy się. A dwa po prostu polityczne, wynikające też z prekampanii wyborczej, wypowiedzi, które. No, przenikają do tego, z czym mamy do czynienia. Tu się z panem redaktorem zgadzam. Te wypowiedzi pisowców, które mogą być odbierane jako. Wyrobienie sobie jaj, obudzenie się i przedkładanie polskiego interesu nad interes Ukrainy wynikają z kampanii wyborczej, z prekampanii wyborczej. To jest tylko chwilowe. Po wyborach znowu będzie dobro Ukrainy. Über alles. No, no, jeśli chodzi tutaj o rolnictwo, to jest rzeczywisty problem polskich rolników. No, teraz do 15 września jestem bardzo. Nie tylko polskich rolników, również polskich konsumentów. Ja na przykład nie mam ochoty jeść. Yy, jedzonka zaprawionego raddapem albo pleśnią. No, no, nic nie... A nie wiadomo, czy tak nie jest, bo tam na Ukrainie nie dbają w sposób należyty o standardy produkcji. Może być dobre, ale nie musi. Stoi na przeszkodzie, żeby Polska skupowała od polskich rolników te zboże teraz, zaraz po żniwach, prawda? Ja rozumiem, że osoba profesorska generalnie w życiu za bardzo nie musiała pracować, więc nie rozumie takich prostych rzeczy, jak pieniądze. To stoi na przeszkodzie, że jak się skupuje, to trzeba zapłacić. My i tak już podosimy gigantyczne koszty całej tej akcji na Ukrainie i mamy jeszcze skupować, tak? Od pol i tylko dla a poza tym przepraszam osobę pro profesorską, dlaczego mają ma być skupowane od polskich rolników? Czyli co? Pisowcy kupią od polskich rolników za nasze pieniądze zboże, ono trafi, nie wiem gdzie, do elewatorów, nie ja wiem, może będzie wyrzucone, może będziemy w piecu palić, cholera wie, ale na nasze stoły trafi zboże ukraińskie, tak? Niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo w jakich warunkach produkowane, nie wiadomo jakie substancje szkodliwe zawierające, nie wiadomo w jakich warunkach transportowane, mówiąc krótko, potencjalnie stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia. Osobo profesorska jest to sam. A jak nie widzi osoba profesorska przeciwwskazań, to albo jest ślepa, albo jeszcze gorzej. Kto tej osobie dał baturę, ja się pytam? Żeby udrożniła te kanały, żeby zaczęła współpracować z naszymi partnerami. Przede wszystkim z Ukrainą i, i właśnie z Niemcami, które są naszym sąsiadem, mają dostęp do portów. No, są takie głosy na Ukrainie, że Polska oczekuje, że Ukraina dokona eutanazji. No bo jak eutanazji? Nie, to Ukraina żąda od nas, że my zarżniemy własne rolnictwo. I jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo: ten problem się nie skończy. No, chyba że zakładamy, że, yy, że yy, Rosja skończy tą wojnę do Ukrainie jakoś szybko, ale to, to coraz mniej się na to zanosi. Ale nawet jeśli, nawet gdyby tak było, że ten konflikt się skończy, ewidentnie widać, że Ukrainie wcale nie chodzi o to, żeby dostarczyć te zboże do Afryki, tylko Ukrainie chodzi o to, żeby je sprzedawać do Europy, bo tu jest drożej. I oni znajdą potem kolejne preteksty, żeby to sprzedawać. Czyli my, myśmy już zawsze musieli polskie zboże produkować do elewatora, a jeść ukraińskie. No to przecież tak się nie da do dłuższą chwilę. Wcześniej czy później im powiedzieć pas. To lepiej od razu. Przecież to jest główne źródło dochodów, a tam przecież ta, ta Odessa jest codziennie. Bo... No, główne źródło dochodów. Kogo? Oligarchów gigantycznych. Na Ukrainie nie ma normalnych, znaczy jest mało takich normalnych rolników, jak w Polsce. Są głównie tak zwane agroholdingi gigantyczne. Laty przy których nawet PGR y za komuny to była to było coś małego, gigantyczne te latyfundia, które bardzo często nie należą w ogóle do kapitału ukraińskiego. Na przykład jeden z tych agroholdingów jest podobno firmą cypryjską. Podobno dużym udziałowcem jest, uwaga, rosyjski oligarcha. Zodem plotki. Fakt następny. Tamto to było niepotwierdzone. Plotka teraz będzie fakt. Jeden z tych agroholdingów jest notowany na polskiej giełdzie. Bombardowana. Jeżeli się nie udrożni tego transportu morskiego, no to wszystko będzie na naszych barkach. I my musimy się do tego przygotować. Tu musimy... Dlaczego na naszych barkach? Jak pozwolimy, to będzie na naszych barkach. A niech będzie na cudzych. Niech będzie na barkach amerykańskich. Co to Ameryka nie umie zorganizować na przykład przez południe? Wiecie. Dlaczego do tego. Tam jest krótsza droga morska przez inne kraje, tam przez Rumunię i tak dalej. Dlaczego tam tedy, nie? No bo Rumunii, Przepraszam, nie Rumunii, tylko Bułgarię, bo Bułgarzy są biedni i oni nie zapłacą tyle pieniędzy. Bardzo intensywna współpraca z naszymi partnerami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Polska pomagała polskim rolnikom, kupując zboże. Do... Jak to nic nie szkodzi? Pieniądze! Pieniądze! Już zapłacili pisowcy z naszych pieniędzy 10 miliardów złotych. To ile jeszcze mają zapłacić? 100 miliardów? 200? Dla polityka to jest wszystko takie oczywiste, bo on sobie pieniądze dodrukuje, tylko nie rozumie, bo, że potem to yy, inflację powoduje. On sobie pożyczy, przecież nie on to będzie potem spłacał. Gotując te straty, natomiast nie kosztem Ukrainy, nie kosztem wspólnego rynku. bo... A może nie kosztem Polski, co? Przecież polityka rolna to nie jest polska polityka, to jest wspólna polityka rolna i Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej, chce, żeby ta wspólna polityka rolna została zachowana. No i właśnie Ukraina e, daje sygnał, co będzie, jak wejdzie do Unii Europejskiej. Moim zdaniem Ukraina, zobaczcie, Ukraina jeszcze nie jest w Unii, a już pokazuje, co będzie, jak Ukraina wejdzie do Unii. Polskie rolnictwo szlak trafi. W tym momencie Ukraina bardzo wyraźnie pokazała, że wpuszczenie Ukrainy do Unii Europejskiej to jest śmierć polskiego rolnictwa. I nie tylko polskiego. Zobaczcie co oni są pewni siebie, że uświadamiają takie rzeczy. Przecież w normalnych warunkach to teraz Polska powinna powiedzieć: Ej, ale my nie chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej, bo to jest wbrew naszemu interesowi. Zobaczcie co oni są pewni siebie. Oczywiście, no, ja nie mówię, żeby Ukraina nie wchodziła do Unii, tylko trzeba, skoro Ukraina już teraz ma tak cholernie roszczeniową postawę, to potem, jak już nie będzie od nas zależała, będzie miała jeszcze bardziej. My się musimy na to przygotować, musimy unowocześnić nasze rolnictwo i to bardzo. Drodzy Państwo, no, na Ukrainie jest pełno czarnoziemów, jest bardzo tania siła robocza, yy, więc oni będą zawsze produkować taniej no bo zakładam, że jak wejdą do Unii, to Unia jakoś wybusi na nich, że będą produkować przynajmniej w takich standardach jakościowych jak teraz, jak teraz się w Unii produkuje, czyli że nie będzie to takie niezdrowe. To na koniec jeszcze krótko, panie profesorze, dopytam. Czy politycy, którzy wypowiadają się nieodpowiedzialnie albo mówią za dużo, mają świadomość albo zapominają o tym, że wszystkie takie rysy na polsko-ukraińskiej przyjaźni są wykorzystywane przez agresor? No, uważam, że tutaj Rosja zaciera ręce. I... No, ja się bardzo boję, że jak Rosja słyszy wypowiedź takiego pana, e, profes osoby profesorskiej, to zaciera ręce. Bo to jest po prostu skandal. Nic tak nie zniechęca do pomocy, jak rażąca niewdzięczność i potem e, słyszenie takich rzeczy, że. <ścoughs> Jak, jak osoba profesorska. Ja już tutaj to powiedziałem, no nie chcę krytykować resortu, którym kierowałem, ale tam jest za mało dyplomacji, a za dużo takiego cwaniactwa, to co powiedziałem. Nie chcę krytykować, ale sobie skrytykuję. A co tam? Ale nie chcę, nie chcę w ogóle. To jest trochę tak, jakbym ja powiedział, no, no nie chcę obrażać ale i tutaj jakaś inwektywa no. ale nie chcę obrażać Działem. przecież tam nie ma dyplomatów na stanowiskach wiceministrów, którzy powinni się wypowiadać w sposób dyplomatyczny akceptowalny to samo dotyczy kancelarii prezydenta niestety, bo to przecież był początek jak może średniej klasy urzędnik średniego szczebla tutaj no tam minister no, rzeczywiście no. domagać się jakiejś wdzięczności nie no, jak w ogóle śmieć, ale nie w ogóle powiedzmy, jak można się domagać wdzięczności od Ukrainy? Ukrainie się należę. No jak można chcieć, żeby wdzięczność jakaś, no w ogóle, Boże drogi, na co będzie następne? Może jakaś powdzięczność, może jakaś, nie wiem, jakieś realne działania? Boże, nie do no to by było straszne. To jest bardzo poważna sprawa, to ewentualnie prezydent w jakichś kularowych rozmowach może coś sygnalizować, ale to nie jest dobre prowadzenie polityki zagranicznej. Bardzo dziękuję za... A tu się akurat zgadzam. Polska polityka zagraniczna jest prowadzona w sposób wybitnie szkodliwy dla narodu polskiego. To się zgadzam. Wybitnie. I to, że takie osoby jak Czaputowicz... Były ministrem spraw zagranicznych. To jest po prostu skandal. W normalnym kraju premier podaje się do dymisji, a partia, która desygnowała tego premiera, po prostu przestaje istnieć. Bo, 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 to, 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 to jest po prostu jakaś masakra. Wiecie, to jest trochę tak, jakby wszedł Netanyahu do studia i powiedział: Wiecie państwo, my, w stosunku do tych Palestyńczyków. To się zachowujemy strasznie. Jak ja widzę ten mur, to mi się przypomina mur w getcie warszawskim. My się upodabniamy do tych, którzy tam zrobili straszne rzeczy. Netanyahu nie zdążyłby uciec z Izraela. Roznieśliby go do strzępy. A uciekać by musiał. Po prostu by go złapali i wyrzucili. Nie pozwoliliby mu samemu wyjechać, tylko po prostu by go. Wygnali z Izraela na zasadzie. Plujesz na własny naród, plujesz na własny kraj. To wyjedź. A tu, nawet przepraszam, nie ma. Także to, 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 to się, to się zgadza, drodzy Państwo. To są skutki prowadzenia polityki na koladach. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa.